Panowie odwróceni, królowie miłości, coś się wydarzyło, jeśli chodzi o wasze bliskie relacje i panowie jakby tutaj gdzieś odchodzą na bok. Popatrzcie, że panowie idą w kierunku szczęścia, w kierunku dziecka, dziecięcej radości. Panowie w sobie odkrywają szczęśliwe dziecko i odchodzą od swoich relacji, jakby te relacje nie dawały im takiego poczucia szczęśliwego dziecka. Nie pozwalały im być takim szczęśliwym dzieckiem. Bo panowie mają wiele pomysłów, wiele marzeń, żeby chodzić po świecie, bawić się jak to dziecko, poznawać świat, realizować swoje marzenia, pragnienia, doświadczać rzeczywistości na zewnątrz, a te związki jakby trzymały ich w domach. I dochodzi tutaj do zerwania bardzo ważnej umowy. Może to być umowa biznesowa, to jest Arka Przymierza, jest to jakaś bardzo ważna umowa między ludźmi, między organizacjami. Coś tutaj zostaje zerwane. Zerwanie tej umowy da wam smutek w sercu, ból w sercu, brak tutaj miłości, brak tutaj właśnie radości, duszy w środku, w sercu. Ten wir się zatrzymuje. Ta zerwana umowa będzie bardzo was boleć. To jest tak, jak wy byście odeszli od swoich rodzin, by realizować jakieś zdarzenia na zewnątrz tych waszych mieszkań, ale jakaś umowa, która pozwalała wam na to, zostaje zerwana i powstaje ból w sercu. Przychodzi do was potężna wiedza, sprawdzona, udowodniona na temat drugiej osoby i ta wiedza, popatrzcie, ta wiedza związana z drugą osobą sprawia, że wasze marzenia, by wyjść na zewnątrz, nie mogą się wydarzyć. Powstaje jesień, czyli czas bez nadziei, bez ruchu, czas nierealizowania tych marzeń na zewnątrz. Popatrzcie, wy wracacie do swoich rodzin. Wyszliście z tych rodzin na chwilę, by zaczerpnąć świeżego powietrza, by poczuć w sobie dziecko, radość, by zacząć realizować swoje marzenia w świecie zewnętrznym, ale potem wasze możliwości bardzo szybko dobiegły końca. Dowiedzieliście się czegoś bardzo ważnego o kimś z bliskiej waszej relacji i ta wasza eskapada na zewnątrz została zatrzymana. Wracacie do swoich rodzin. Popatrzcie, bo wy odkryjecie, że ta wasza rodzina, gdzie na początku było wam trochę jakby za ciasno, wy odkryjecie, że ta wasza rodzina to jest jedność, to jest miłość, to jest wasze źródło istnienia i wy odkryjecie, że bez tej rodziny nie ma miłości, nie ma szczęścia, nie ma radości. Wam się wydawało, że wy wyjdziecie z tej rodziny i będzie dobrze, wcale nie było dobrze, więc wracacie do rodziny, odkrywacie, że jesteście jednym drzewem życia, jednym światłem. Co prawda drzewo jest odwrócone, czyli są tutaj wahania nastrojów, są tutaj nieraz jakieś kłótnie, ale jesteście razem i zostaniecie razem w tych właśnie rodzinach.